Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Piątek. Słońce na razie świeci, ale chłodno. Chłodno jest po tym deszczu wczorajszym. Wiatr był taki chłodny. No i dzisiaj już inna zupełnie pogoda. Nie jest już tak parno, nie jest tak duszno. Jest rześkie powietrze, ale powiem Wam, że chłodno, chłodno. Także zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. No i wtedy tam jest u góry więcej, lepiej. No i chcesz, żeby było tak. Odwrotnie. Czy tak? Dzisiaj Romek montuje wszystkie te takie dodatkowe listwy. Ich nie trzeba by było montować, gdyby były tylko same deski, ale ponieważ od spodu, ponieważ od wewnętrznej strony dajemy tą płytę, więc siłą rzeczy muszą być listwy, do których ta płyta będzie od wewnątrz przykręcona, bo między tymi deskami a tą płytą, jak wiecie, jest ta wata ocieplająca. No i teraz deski byłyby tylko tutaj wszędzie przybijane, natomiast nie byłoby jak przybić tej płyty od środka. I dlatego montuje Romek te wszystkie takie dodatkowe listwy, które no trochę to czasu zajmuje, ale niestety tak trzeba, no bo inaczej nie byłoby do czego przykręcić tej wewnętrznej płyty. No, robimy taki kurnik, ja mówię, jak hotel pięciogwiazdkowy, że te kury będą naprawdę miały tam, według mnie, dobre warunki, że będzie ciepło w zimie i nie trzeba będzie się martwić, że trzeba będzie może jakieś tam dodatkowe urządzenia montować do ocieplenia, bo same deski, jak widzicie, no mają jednak szpary. Myję tą szpachlówką, tam zaszpachlowaliśmy, ale ona pewnie będzie pękać, bo deski pracują, więc ta ocieplina w środku i ta płyta spowoduje, że z zewnątrz nie dostanie się żaden wiatr, deszcz czy inne niedogodności pogodowe. Okno będzie w ten sposób zamontowane, a tutaj, no tutaj będą drzwiczki dla kur do wyjścia. No więc tak to będzie wyglądało. I teraz jak te listwy wszystkie Romek już tutaj zamontuje, zaimpregnuje, to wtedy będzie tutaj przybijał już właściwe deski. Także dzisiaj pewnie zrobi te listwy i zaimpregnuje. No a później dalej będą szły prace już z deskami.
No jak widzicie, zrobiłam porządek tutaj, ale była taka masa trawy, że jak widzieliście, Romek zbierał to pełna taczka, a nawet więcej. No tutaj te goździki brodate nie wyglądają szczególnie. One już przekwitły i wypuściły dodatkowe pędy. No ale niestety były tak przytłoczone tym trawskiem, że nie wyglądają za ładnie. Być może wstaną. Zobaczymy. Tutaj łubin. Łubin jeszcze raz kwitnie ładnie tutaj na fioletowo. No ale też już te łubinu, łodygi, pędy nie są zbyt ładne. Poobcinałam te tutaj, które leżały na ziemi. Tutaj te młode zostawiłam. No i ładnie oczyściłam tutaj, gdzie jest floks, bo one były tak przytłoczone tą trawą i tym wszystkim, że tak nieładnie to wyglądało. Teraz floksy tutaj mają już jak się rozrastać. No i tutaj oczyściłam ładnie. Rudbekie się pokazały, bo były też razem z tą trawą. Tutaj już krwawnica przekwitnięta, więc ona sobie tam będzie już teraz czekać na przyszły rok. Tutaj złocień ten kolorowy też już przekwitnięty, czeka na przyszły sezon. No i tutaj zupełnie już to inaczej wygląda, ale powiem Wam, że nie mogłam się zabrać do tej rabaty po to, przez to, że tutaj było tak strasznie dużo tego trawska. Widzicie, nawet tutaj już zrobiło się teraz takie brzydkie, brzydkie, suche, wycięte. No ale to zaraz szybciutko się zazieleni i będzie ładnie. Także ta najgorsza rabata, bo tutaj jest straszny bałagan na tej rabacie, tutaj, zwłaszcza z tej strony. Ja w przyszłym roku muszę tutaj coś innego posadzić, żeby to jakoś tutaj wyglądało. Te goździki tutaj troszeczkę się nie sprawdziły, ponieważ zarastały za bardzo. Tu musi być coś wysokiego, ponieważ łubin jest dosyć rozłożysty i musi coś nad ten łubin wychodzić tutaj z tyłu. Więc myślę, że może posadzę tutaj malwy. One tutaj ładnie będą na tle tego zielonego świerka wyglądały. Dzisiaj pierwszy raz zbieram tutaj stąd żółtą fasolkę tyczną. Zobaczcie, jaka jest różnica w długości strąków. To jest fasolka ta tyczna, a to jest, jeszcze resztę zebrałam z fasolki tej karłowej. Zobaczcie, jaka różnica w długości strąków jest. No i tutaj już mam dużo żółtych strączków, więc trzeba je już zebrać, ponieważ żeby nie stały się po prostu już włókniste, to na bieżąco trzeba już te żółte, długie, piękne odbierać. A przy okazji mam wspaniały, miętowy zapach tutaj, bo jak się tylko ruszy tą miętę, to przepięknie pachnie. Super są te fasolki, naprawdę polecam. I bardzo obficie plonują, mają naprawdę bardzo dużo fasoli. O, naprawdę, naprawdę strąki są fantastyczne. No i oczywiście o wiele wygodniej zbiera się fasolę tyczną, bo nie trzeba się schylać.
Zobaczcie, jakie piękne fasolki. I tyle mi starczy. Wprawdzie moje ogórki gruntowe nie są jakieś super piękne i nie jest ich jakoś super dużo, ale jakieś tam są i myślę, że trzeba już je zebrać, żeby one nie przerosły, bo nawet z tej niewielkiej ilości, jaka tutaj jest, to jakiś słoiczek czy dwa kiszonych ogóreczków uda się zrobić. Zobaczcie, o tutaj. Bardzo ładny ogóreczek. Bardzo ładne ogóreczki są. Wydaje się, że nie ma plonów, a jednak ogórki są. I wydawać by się mogło, że z takich mizernych krzaków nic nie będzie. A tu zobaczcie, pełna miseczka ogórków, więc myślę, że jakieś dwa słoiczki z tego będą. Zaraz wezmę koper, chrzan, czosnek. Mam swój koper, mam swój chrzan, mam swój, więc dwa słoiczki na pewno z tego będą kiszonych ogórków już na przyszłe, już na zimę. A tu jeszcze te krzaki bardzo dużo kwitną. Mają jeszcze sporo małych ogóreczków, więc myślę, że no, parę słoiczków na pewno będzie. Wprawdzie nie są one jakieś super kształtne, ale nawet te takie pękate ja robiłam w zeszłym roku i wychodzą bardzo super twarde, więc nie ma się co przejmować, że one są takie pękate, jedynie co to, że do słoika wchodzą gorzej. Się układają w słoiku gorzej. Ale całkiem jestem zadowolona, bo myślałam, że z tych krzaków nie będzie w ogóle nic. Wykopałam takie sobie chrzany, a wystarczy mi to na te ogórki, które mam. To w zupełności te małe chrzany wystarczą. Teraz jeszcze wezmę sobie
koper. Tu akurat się złamały. Więc oderwę sobie. Super. Wystarczająca ilość kopru. Zobaczcie, jaki piękny koper. W sam raz do kiszenia. Czyli mamy chrzan, mamy koper i jeszcze tylko czosnek. Teraz jeszcze czosnek. Czosnek mam tutaj w domku. Wezmę jakąś małą główeczkę, bo to mi wystarczy taka główeczka. O, tyle czosnku wystarczy. I możemy śkisić. Weźmiemy ogórki. Ja nie mam nic. No i powiem Wam, że koniec pogody. Zobaczcie, zapowiadają już ogromny deszcz, ogromne ulewy, straszliwe. Już wiatr się wzmaga, słońce zaszło, już zaczyna mżyć. No więc tyle, co udało nam się zrobić, tyle zrobiliśmy. I trzeba mieć nadzieję, że jutro do południa znowu będzie taka pogoda, bo jak widzicie u mnie to tylko do południa, a później to jak zwykle pada deszcz. Jeszcze pokażę Wam łąkę kwietną, bo ślicznie wyglądają te malwy i ślicznie wyglądają te powoje trójbarwne. No przepięknie one tutaj robią takie życie, bo one tak ożywiają tą łąkę. Te białe środki i te takie szafirowe obwódki, to bardzo pięknie jeszcze takiego ognia dodają te maczki.
Więc no ładnie. Gdyby nie to, że mi się to wszystko tutaj położyło, no to byłoby to bardzo ładnie wyglądałoby to. Ale no co zrobić, jest jak jest. W każdym razie rośnie. Muszę sobie przede wszystkim wziąć z tych dzikich malw nasiona, bo bardzo one mi się podobają. Oj, właśnie może te dzikie malwy wysieję tam, gdzie przed chwilą Wam pokazywałam to miejsce, gdzie były goździki. No więc tutaj już też powoli będą kończyły pewnie kwitnienie te wszystkie kwiaty. Ja zostawiłam je sobie, niech sobie rosną jak chcą. Czekam jeszcze tylko tutaj na te suszki, na te sucholuski, które będą tutaj kwitły. Mam nadzieję, kilka ich zakwitnie, to sobie ususzę. No i zbiorę te nasionka z tych malw, bo resztę to nie ma co zbierać. Samo się pewnie wysieje, ale powiem Wam, że ja sobie na przyszły rok sama zrobię mieszankę i myślę, że będzie też to fajnie. No tutaj bardzo ładnie jeszcze goździki brodate. Także no zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie będę wyrywała chyba te ogóreczniki, bo one mi tutaj robią więcej szkody niż pożytku. I to na dzisiaj tyle, bo widzicie, wiatr wieje, deszcz zaczyna padać, trzeba zmykać do domu. Do usłyszenia i do zobaczenia w ogrodzie pod szumiącą lipą. Pozdrawiam!